No hej, ja. Kończąc pracę nad jednym z zaplanowanych teraz materiałów w tak zwanym międzyczasie, zakończyłem testy jednego z kijów z rynku chińskiego, który miałem ostatnio na warsztacie. No i tak jak już zakończyłem te testy, to stwierdziłem, że jakoś na szybkości ten odcinek teraz nagram, zmontuję i przed wrzuceniem tego, co było zaplanowane, teraz podam. Kij wzbudzał dość spore zainteresowanie na forach poświęconych kijom chińskim, a to dlatego, że był po pierwsze produktem marki Pure Lure, która ostatnio rozgrzewa krew w żyłach, co po niektórym fanom chińszczyzny. Po drugie, można go wyrwać naprawdę w promocjach w całkiem niezłych cenach, zwłaszcza jak się popatrzy na specyfikację tego kija, jak i z czego on jest zrobiony. No to nie przedłużajmy. O czym mowa? Mowa o kiju. Wcale nie Flight Dance, jak jest napisane. Nie wiem, skąd oni ten pokrowiec wzięli. W środku jest, kochani, Pure Lure Sense Sidan. I tutaj, tu się akurat zgadza w wersji 662L. Czyli kolejny kij typu Japan Trout Style, jakbyśmy powiedzieli, pochodzący z Chin. Ciekawa wędka, jak zainteresowani, to zapraszam. To zanim tradycyjnie zaczniemy od opisu technicznej strony wędki, czyli od tego, jak i z czego to zostało zrobione, skupmy się przez chwilę na samym pokrowcu, w którym ten kij do mnie dotarł i który jest opisany dziwnie, na co zwróciłem uwagę na samym początku. Generalnie część chińskich producentów rozpieszcza nas porządnymi pokrowcami. Tak, jak ten zrobionymi z grubego neoprenu, one są fajne, porządne. Powiem tak, jak się popatrzy na te zgrzebne szmatki, w których dostajemy kije u nas na naszym rynku, czasami kije kosztujące wcale nie małe pieniądze, to się smutno robi. Natomiast ten pokrowiec no ma jedną wadę, on fajnie wygląda, nie wiem czemu Pure Lure to zrobił, słuchajcie, on jest fajny, gruby, solidny, super, a w środku nie ma żadnej przegrody, tak żeby oba składy odseparować od siebie. Czyli oprócz tej nazwy, która się nie zgadza, mamy tutaj kolejną małą niekonsekwencję. Kolejne niekonsekwencje znajdujemy w przypadku tego kija, kiedy próbujemy przebrnąć przez opis tejże wędki przygotowany nam przez speców od marketingu firmy Pure Lure. Czytając o tym, czym jest Sense Sidan, dowiadujemy się po pierwsze, że jest to szybki kij pstrągowo-basowy. Wow. Potem się dowiadujemy, że jest to kij uniwersalny, z gatunku uniwersalnych. No, jak coś służy do łowienia basów i pstrągów jednocześnie, no to rzeczywiście to musi być bardzo uniwersalne. A potem się dowiadujemy, że to jest X-Fast. Rozumiecie? X-Fast do łowienia pstrągów i basów. Bełkot. Tak, kochani, to jest bełkot. Totalnie nie wiedziałem, czego się po tym kiju spodziewać, patrząc na ten opis. Znając charakterystykę takich trautów, z grubsza, no człowiek tak się domyślał, że jak ten kij powinien działać, natomiast nijak to nie pasuje do tego opisu, który oni podają.
No nic, no wziąłem go na warsztat, no przecież musiałem sprawdzić. No to przejdźmy do tego, jak i z czego to jest zrobione. Kochani, Purelure Sense Sedan w wersji 662L to kij, który ma 198 cm długości. Blank tejże wędki, wedle producenta, zbudowano na relatywnie wysokich modułach węgla. Producent podaje nam, że użyto karbonów 36T oraz 40T. Całość uzbrojono, jeśli chodzi o przelotki, w 8 ringów firmy Fuji. Są to przelotki z serii Alconite. Montaż przelotek wygląda ok. Tutaj się tam nie ma za bardzo do czego przyczepić. Jak wygląda kwestia średnic i zbieżności tego blanku? Na wstępie bierzemy sobie pod uwagę, że producent deklaruje, że ten kij powinien nam śmigać, jeśli chodzi o ciężar wyrzutowy, w zakresie od 2,5 do 10 gramów. Wędka przy przelotce szczytowej ma takie solidne 1,5 mm średnicy. Przy dolniku to jest 8,8 mm. Czyli blank nie jest przesadnie delikatny, tego na pewno byśmy o nim nie powiedzieli i na pewno, co trzeba powiedzieć, ma relatywnie niedużą zbieżność. Czyli tak, w miarę solidny blank, nieduża zbieżność, do tego wysoki moduł węgla. Z grubsza zaczynamy się domyślać, jak to może działać, natomiast zastanawiamy się, na ile realny okaże się zadeklarowany ten ciężar wyrzutowy. Do tego przejdziemy za chwilę, kiedy będziemy mówić o tym, jak ten kij działa w praktyce. Wisienka na torcie, jak mówimy o kijach w stylu Japan Trout, czyli dolnik, króciutki, fajny, dobry koreczek, zakończenie wstawką z takiego korka zmielonego z gumą. Charakterystyczny dla kijów tego typu uchwyt, kołowrotka, no i drewniany insercik, no przecież no musi być. No musi być i oczko cieszyć, no bo co to byłby za kij tego typu bez takiego bajerku. To jest ciemny dąb wedle producenta. Nie wiem, czy to tu dobrze zobaczycie. Za chwilkę zdjęcia będą ze zbliżeniami kija. Można się będzie przyjrzeć. Całość wygląda bardzo fajnie. Ile całość waży? Producent podaje nam, że kij winien ważyć 84,9 grama. Wariaty. Z dokładnością do 1,1 grama wagę kija podają. I wiecie co, oni się nie za bardzo rozjeżdżają z rzeczywistością. W zasadzie trafiają w punkt, bo to jest w granicach błędu pomiarowego. Waga pokazała mi 85,1 grama. Wędka na pierwszy rzut oka wygląda ok. Bardzo sympatycznie. Jak ją sobie tak na sucho człowiek pomacha, sprawia dość ciekawe wrażenie. Ciekawe, jak to w praktyce działa. Zaraz sprawdzimy te wszystkie producenckie opisy o x-fastowych kijach, troutowo-basowych i wszystko, wszystkiego się dowiemy, bo wyczochrałem ten kij nad wodą solidnie. There's a long time ago, I met Mr. Dracula. He told me, "Do you like Fuencula? It's the new funky dance. We have to dance all new down for a long time of romance."
jak sprawuje nam się ten patyk w codziennym użytkowaniu. Zacznijmy od kwestii ergonomicznych. Kij leży w ręku bardzo fajnie, jest lekki, wyważenie jest ok, jak na kij tego typu, ręki nie męczy, łowi się tym całkiem przyjemnie. Tu natomiast, kiedy już jesteśmy przy tym dolniku, dochodzimy do wady zgłaszanej przez niektórych z jego użytkowników, którzy twierdzą, że nie idzie dokręcić tym oto pokrętłem w tymże uchwycie kołowrotka do końca, gdyż jest on za luźny. To jest rzecz, która nam się pojawia od czasu do czasu w kijach z tego typu dolnikami, z tego typu uchwytami, że się trzeba nakręcić, nakręcić i nakręcić, żeby ten kołowrotek zapiąć, żeby on wszedł na ciasno. Ja te zastrzeżenia jak najbardziej potwierdzam. W przypadku kołowrotków z niedużą, delikatną stopką, a w przypadku kija o wadze 85 g, w większości zastosujemy taki lekki, delikatny kołowrotek, możemy dojść do końca gwintu i nadal nie będziemy mieli poczucia, że ten kołowrotek został na beton przykręcony. W tej sytuacji pozostaje nam albo sobie ten kij odpuścić, albo dopasować kołowrotek z grubszą stopką, albo poratować się jakąś podkładką, taśmeksem, jakimś tak zwanym patentem i będzie to śmigało. Sprawa kolejna. Akcja tego kija. Słuchajcie, to nie jest X-Fast. No, tego się można było jak najbardziej domyśleć. Natomiast to jest Fast, kochani, i to jest Fast, który jest jednocześnie fajny, mięsisty, dynamiczny i taki, powiedziałbym, bardzo ładnie progresywny. Jest kawał mięcha w tym blanku, on jest jak na kij tego typu naprawdę szybki i to nam w pewien sposób poszerzy tak jakby zakres zastosowań, do których ten kij możemy używać. O tym będziemy mówić za chwileczkę. Co na pewno trzeba powiedzieć, ta progresywność tego blanku, ta mięsistość sprawia, że on bardzo fajnie trzyma ryby. Te ryby z niego nie spadają. Pod tym względem tu jest bardzo ok. Jak już jesteśmy jeszcze przy tym, że blanku, przy tych parametrach, czułość tego kija jest również zaskakująco dobra. Ona jest naprawdę na fajnym poziomie, jak na kij typu Trout, to się absolutnie nie ma do czego przyczepić. Dobrze jest. No, pod tym względem jest naprawdę. Ok. Ciężar wyrzutowy. Tutaj, kochani, zaskoczenie. Wedle producenta on powinien śmigać w zakresie od 2,5 do 10 gramów. I realnie on rzeczywiście w okolicy tych 2,5 gramów schodzi z całkowitym ciężarem rzucanego wabika. Powiem więcej, rzucałem tym maleńkimi wiróweczkami, czy niewielkimi jaskółkami ważącymi niedużo ponad 2 gramy, 2,2, 2,3 i jeszcze spokojnie on dawał radę, oczywiście przy zastosowaniu odpowiednio cienkiej plecionki. Te zasięgi rzutowe były całkiem ok. Duże zaskoczenie, bo ten blank wygląda tak dość solidnie, a jednak on się fajnie ładuje i miota tak lekkie wabiki. Jak jest z górą? Te 10 gramów przy tym naprawdę mięsistym blanku to oczywiście nie jest wszystko, na co go stać. W mojej opinii komfort do okolic 15 gramów. Mamy komfort i gdzieś pełną dynamikę. Ten mięsisty blank można jeszcze odrobinę przeciążać. Powyżej tych 15 można mu tam jeszcze 2-3 gramy dodać, natomiast będzie to się stopniowo odbywało po prostu utratą dynamiki tego kija. W przypadku niektórych przynęt no, będzie to się wiązało z tym, że po prostu nie za bardzo da się już nimi łowić. Natomiast on jest na takie eksperymenty z przeciążaniem relatywnie dość odporny. To teraz tak, jak mamy już podaną akcję, mamy przerobiony temat czułości i realnego ciężaru wyrzutowego, to możemy dojść do tego, do jakiego łowienia ten kij się nada. I słuchajcie tak, na pewno bym się z tym kijem na basę nie wybrał. To trzeba by mieć naprawdę dużo fantazji, żeby na takie ryby iść z taką witką. Natomiast słuchajcie,
Żywiołem tejże wędki będą niewielkie przynęty typu krank i łowienie w wodach płynących. Przynęty typu krank, czyli wirówki, cykady, wirujące ogonki i nieduże woblerki typu krank. W naszych warunkach ten kij sprawdzi się bardzo fajnie przy łowieniu na niedużych rzeczkach, tam gdzie długość kija wynosząca 198 cm nie będzie przeszkadzała, gdzie nie będziemy potrzebowali wędki dłuższej. Przy łowieniu ryb typu klenie, jazie, okonie, jak najbardziej. W takich warunkach ten kij sprawdzi się nam bardzo, bardzo ok. To jest jego żywioł. Do tego ta wędka jest stworzona, pstrągi też oczywiście. Teraz tak, w związku z tym, że on jest tak szybki, tak nisko schodzi, zarazem ma to mięcho i ma tę czułość, ten kij ma troszeczkę więcej zalet, które pozwalają nam rzeczywiście wyciągnąć z niego jakiś potencjał uniwersalności. Mi się tym całkiem nieźle łowiło na niewielkie gumy, na jaskółki w toni. Ten kij daje radę przy niewielkich twitchach i przy niedużych poperkach. Pod tym względem ta wędka jest naprawdę dość uniwersalna. Natomiast jeżeli ktoś szuka specjalizowanego kija okoniowego, no to ja bym poszukał pewnie czegoś innego, bo to jest trout i pod te zastosowania, pod inne się nadaje warunkowo, ale są lepsze wędki. Wędka ta wzbudziła zresztą pewne kontrowersje również wśród dwóch moich kolegów, którzy mieli okazję ją oglądać, mieli okazję nią rzucać, łowić. Dwie skrajne opinie. Jeden kolega stwierdził, fajny, uniwersalny, na okonie, jak znalazł. Drugi mówi, fajny, ale on mi, no nie leży mi, on jest taki nieokoniowy. Cokolwiek by to miało znaczyć. No teraz możecie po prostu sami sobie pomyśleć. Wszystko zależy, jak chcemy się do tych okoni dobierać. I rzeczywiście, póki to są przynęty typu krank, to jest ok. Ale w przypadku innych metod, to rzeczywiście, on jest może taki okoniowy, nie do końca. Jeżeli ktoś okoniówki szuka, na moje oko można sobie odpuścić. Dogrywam, bo oczywiście jeszcze jakieś podsumowanie będzie na koniec, za chwilę. To jak się wam jeszcze nie znudziło, to zostańcie ze mną jeszcze momencik. Yeah.
No dobra, to zanim przejdziemy do krótkiego podsumowania, po pierwsze chciałem podziękować wszystkim Wam, którzy lajkujecie te materiały, którzy gdzieś je rozsyłacie dalej, którzy wypowiadacie się w komentarzach pod nimi i szczególnie dla tych też, którzy mnie wspierają jakąś kawą na Buy-Coffee i tu link na dole w opisie. Nie ukrywajmy, to co robię, no kosztuje nie tylko mój czas, a z tym czasem jest, nie ukrywajmy, u mnie słabo, bo jestem osobą po prostu mocno zapracowaną i mającą wiele różnych obowiązków na głowie. Jak to się mówi na YouTubie, świat się ani nie zaczyna, ani nie kończy. Wybaczcie, w związku z tym, że materiały pojawiają się rzadziej, ale jak już je wypuszczam, no to staram się, żeby było konkretnie, żeby to było dobrze zrobione i przygotowane. Taką sobie przyjąłem strategię. Słuchajcie, wracając do tematu Pure Lure Sensidana, żeby temat tego kija zakończyć. Aktualnie ta wędka na firmowym sklepie Pure Lura kosztuje jakieś 540 złotych. Jak tam wskoczy automatyczny kupon, to się robi z tego 500 zł. Czy ja tę wędkę w tej cenie polecam komukolwiek? Nie. No po prostu nie. Dlaczego? Dlatego, że Pure Lure regularnie od jakiegoś czasu daje grube promocje na swoje wędki i tegoż samego Sidana w takiej promocji można wyrwać za około 350 zł. No to już brzmi lepiej. Czy ja go w tej cenie polecam? I tak, i nie. To znaczy, jeżeli szukacie takiego kija w typie trout, takiego o tym mięsistym blanku, dobrego pod crankbaity, dobrego nałowienia gdzieś w nurcie, do dłubania w jakiejś niedużej rzece, kleni, jazi, pstrągów i przy okazji okoni, to w tej cenie tak, tę wędkę polecam. Jest to ciekawa propozycja, warto ją rozważyć, bo jest to naprawdę niezły stosunek jakości do ceny. Natomiast, jeżeli szukacie uniwersalnej okoniówki i myśleliście nad tym, że może ta wędka nada się na taki kij i że będzie do tego świetna, to w mojej opinii pomyślcie o czymś innym. Ja bym się rozejrzał za jakimś innym kijem, inną wędką, która moim zdaniem przy takim ogólnym okoniowaniu sprawi się jednak od Sidana lepiej. Tyle w tym temacie, takie moje zdanie. Słuchajcie, następny materiał powinien być szybko, jak na mnie szybko, bo on się już robi. Ten tak z doskoku nakręciłem w tak zwanym międzyczasie. Może na rekord pójdę. Zobaczymy. Za dzisiaj bardzo wszystkim Wam dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się, mam nadzieję, niedługo. Cześć.